Zaproszenie ślubne jest to sprawa, o której młodzi muszą pomyśleć na wiele miesięcy przed. Wymagają one przemyślenia, wykonania, później jeszcze rozesłania. Co jest najważniejsze przy wyborze? Myślę, że w tej chwili najważniejsze jest to, żeby nasze zaproszenie było najbardziej zaproszenie, które najbardziej nas reprezentuje. W związku z tym ITD Collection, które reprezentuje, jest firmą, która w tym momencie jest jak najbardziej otwarta dla tych klientów, którzy rzeczywiście chcą podkreślić w zaproszeniu swoją wyjątkowość, czy to jest ich zaproszenie. Dla nich specjalnie stworzyliśmy jako nowość w tym roku aplikację, w której mogą po prostu zaprojektować swoje własne zaproszenie. Także myślę, że to jest najważniejsze. Czyli oprócz dostępnych wielu wzorów gotowych, które Państwo proponują, młodzi sami od podstaw mogą zaproszenie do siebie dostosować, zaprojektować, rozumiem, przez internet, tak. A następnie u Państwa wykonać. Tak. Wśród wielu zaproszeń, które mamy, które są gotowe i można je kupić z katalogów w całej Polsce, w tym roku właśnie postanowiliśmy jako nowość wprowadzić taką możliwość. Właśnie wychodząc jak gdyby naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą koniecznie postawić kropkę nad i sami. Teraz zaproszenie najczęściej jest już w całej wizji ślubu zrobione, czyli to jest cała otoczka dekoracyjna, czyli a także winietki, ale nie tylko, różne prezenciki ślubne. Czy Państwo także to wszystko oferują? Tak, dlatego że w zasadzie linia taka kolorystyczna często jest myślą przewodnią całej imprezy, więc staramy się, żeby zarówno zaproszenie, winietka stołowa, menu, opakowanie na prezent, na drobiazg, na jakąś słodkość, również niosły ze sobą jakąś taką wspólną linię. Pomysłów jest całe mnóstwo, my staramy się teraz sprostać im. Czasami wystarczy ten sam kolor wstążeczki, czasami jest to listek w odpowiednim kolorze, dobrany do wszystkich elementów. Czyli na ile wcześniej muszą zacząć o tym myśleć, na ile wcześniej muszą zacząć zamawiać i wybierać zaproszenia? Ja myślę, że jeśli chodzi o nas, działamy bardzo ekspresowo. W związku z tym, jeżeli przyjdą do nas naprawdę, nawet w ostatnim momencie, myślę, że my jesteśmy naprawdę w stanie im pomóc nawet na tydzień przed momentem, kiedy chcą rozkładać zaproszenia i rozdawać je. Tutaj wystarczy po prostu, wiem, że wystarczy miesiąc, aczkolwiek niektórzy potrzebują do tego czasu pół roku, bo wszystko zależy od tego, skąd będą goście. Czasami trzeba to rozwiązywać poprzez rezerwacje ślubne. Także nowością, widzę, którą Państwo tutaj prezentują, są nie tylko zaproszenia, które pięknie i elegancko są wykonane, ale także pachną. No jest to zdecydowanie nowość nasza. Postanowiliśmy to zrobić dla wszystkich tych, którzy z ITD już mieli coś do czynienia, czyli z reguły mieli ten pierwszy wspaniały dzień, mają już za sobą. Natomiast chcieliby się cieszyć naszymi produktami dalej, więc specjalnie dla nich stworzyliśmy niecodzienną kolekcję. Jest to kolekcja pachnąca ziołami. Mamy rozmaryn, miętę, tymianek, majeranek. W dodatku jeszcze przygotowaliśmy, jest to naprawdę poligraficzny majstersztyk. Dlatego, że z jednej strony wykorzystujemy tutaj technikę letterpress, a z drugiej strony naprawdę robimy to na papierze, który w zasadzie ciężko nazwać papierem, ponieważ jest to 100% bawełna. Także z jednej strony doskonałość, jeśli chodzi o papier, a z drugiej strony naprawdę technika, której nie możemy się powstydzić. Myślę, że nikt, zapraszając specjalnych gości do siebie, nie będzie się wstydził. Specjalnie na tą okazję mamy tego typu prezenty. Właściwie prezenty, no są to rzeczy stosunkowo drogie, w związku z tym pakujemy to w mniejsze opakowania, dlatego że za pomocą takiego opakowania, są to 4 zaproszenia, 10 winietek stołowych, można zrobić wspaniałe przyjęcie w domu, ciesząc oczy naprawdę wspaniałą jakością. Naszych zaproszeń należy dotykać, one naprawdę są rewelacyjne w dotyku, nie tylko w wyglądzie. I polecamy je wszystkim tym, którzy chcą celebrować chwilę i cieszyć się chwilą nie tylko z okazji ślubu, nie tylko z okazji jakichś no, wspaniałych, takich bardzo ważnych wydarzeń, ale czasami warto cieszyć się takim dniem codziennym i wydaje mi się, że to jest właśnie taki prezent dla wszystkich tych, którzy nas mile wspominają. Damy dla nich również ofertę teraz. Witam Państwa. Do kiedy planują Państwo ślub? Może od tego zacznijmy. Jak wcześniej zaczęli Państwo organizować to? To znaczy zaręczyny były 2 lata przed ślubem. Ślub będzie 30 kwietnia. A już tego roku, rozumiem? Tak, tak. I czego Państwo szukają dzisiaj na targu? Obrączek. Został już nam ostatni punkt organizacji obrączki. Czyli rozumiem, że już wszystko dopięte właściwie na ostatni guzik? Prawie.
A czy coś Państwa zaskoczyło? Zobaczyli Państwo dzisiaj coś nowego, coś, o czym wcześniej Państwo nie widzieli, nie wiedzieli? Właśnie przed chwilą ten pokaz barmański bardzo nam się podoba. Czy myślicie Państwo o swoim ślubie także, no? Bo nie wiem, czy albo wieczorze kawalerskim, panieńskim? To znaczy, barmana planujemy, ale taki pokaz to... Jeszcze pomyślimy nad tym, ale barman na pewno będzie. Chcieliśmy się zapytać, jakie są trendy, nowości w modzie, w obrączkach ślubnych w sezonie ślubnym 2011? 2011, podobnie jak i w roku ubiegłym, cały czas wracamy do klasyki, czyli najczęściej nowożeńcy wybierają klasyczne obrączki, czyli klasycznej wielkości w klasycznym kolorze złota, czyli najczęściej jest to żółte, czasami białe. Modne nie tak dawno, bo jeszcze 5 lat temu, łączenia częściej są wybierane obecnie przez obrączki jednokolorowe. A jak Pan ocenia zainteresowanie na tegorocznych targach? Z przykrością stwierdzam, że ubiegłoroczne targi cieszyły się dużo większym powodzeniem. Nie wiem, co się stało w tym roku. Nie wiem, czy konkurencja w hali konkurencyjnej Expo nie spowodowała właśnie mniejszej frekwencji na tegorocznej imprezie tutaj w Atlas Arena. Czyli uważa Pan, że lepiej było, gdyby jednak te imprezy nie odbywały się w ten sam weekend? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie z korzyścią, uważam, że dla każdego. A jeżeli chodzi o dopełnienie stroju panny młodej, czyli biżuteria ślubna, jakie tutaj jest zainteresowanie? Co wybierają pary w tym roku? Trendy cały czas wskazują na to, że najmodniejszą biżuterią do ślubu jest biżuteria, tutaj powiem coś innego, w srebrnym kolorze. Najczęściej wybierane są naszyjniki ze srebra z cyrkoniami, tudzież bez cyrkoni, samo srebro. Dla zasadniczych nowożeńców białe złoto z brylantami, z cyrkoniami. Perełki, które są czymś najbardziej klasycznym, najpiękniejszym, wykreowane przez Coco Chanel, także są coraz częściej wybierane. Czyli wracają do łask, przełamują tabu, które jakby zakotwiczyło w umysłach nowożeńców, że nie wolno perę nosić do ślubu, natomiast odczarowujemy cały ten mit. To na kiedy ślub Państwo planują? 7 maja. Tego roku, rozumiem? Tak, tego. I czy znaleźli Państwo coś interesującego dzisiaj na targach? Było kilka interesujących rzeczy. Tak. Trochę sukni ślubnych, obrączki w dobrej cenie. Ciekawe samochody, tak. Jakieś zniżki? Mało, tak, ale mało. Zdarzyło się, ale mało. A czy coś zaskakującego na przykład zdarzyło się? Coś nowego, czego Państwo nie planowali Mamy wcześniej? Był śmieszny. Po raz pierwszy. I brak śmietników. A jak... Rozumiem. Bardzo dobrze, rozumiesz, sugestia dla organizatora. Tak, organizatorów to duża. A właśnie, jak Państwo oceniali ogólnie te targi? Bardzo głupio jest to, że są rozłączone, że jest część w hali Expo, a jest część tutaj. Dlatego, że wiele rzeczy, które powiedzmy mijają nas tam, bo na przykład czasowo nie jesteśmy w stanie wyrobić się, tak? To mogłyby być, że tak powiem, w jednym miejscu i wtedy... Można było zobaczyć wszystko. Wszystko po prostu. A tak to coś nas mija, tak? Kwiaty są zwieńczeniem naszej kreacji ślubnej, a jednak nieodzownym elementem. Takim centrum, na którym jednak zwraca się uwagę, jest bukiet, ale istotne są także oczywiście dekoracje dekoracje z kwiatów zrobione i na sali, i w kościele. Co będzie w trendach w tym roku? No na pewno coś bardziej awangardowego niż klasyka dawno poznana. Mniej odchodzi się od materiałów, będzie mniej materiałów. Natomiast idzie się w takie elementy konstrukcyjne jak właśnie druty, jak stelaże z drutu, tak jak właśnie tutaj pokazałam serca z drutów. Również z drutów robimy kryzy pod bukiety. Do łask wrócił tak naprawdę filc. Tutaj też jest właśnie pod bukiecikiem jest kryza z filcu, więc raczej w to idziemy. Natomiast zawsze klasyka jest jak najbardziej w modzie, więc na pewno będą ludzie, którzy od klasyki nie będą chcieli odejść. Czy jakieś kolory, które szczególnie będą modne w tym sezonie, polecane? Na pewno turkus, niebieski i pomarańczowy, aczkolwiek cały czas planujący nam fiolet i biel i zieleń na pewno. Rozumiem. A co Pani by doradziła młodym, którzy są dopiero przed tym wyborem? Wiadomo, że wiązanka, o tym każdy pamięta, ale o czym jeszcze muszą pomyśleć?
Wiązanka to nie wszystko, wiadomo, butonierka, pan młody, świadkowie również fajnie, żeby byli ozdobieni i czymś się wyróżniali, jakąś dekoracją kwiatową, czyli butonierka, świadkowa, korsaż, przypinka do włosów, jakaś kolia albo inny element biżuterii floralnej. Wiadomo, dla rodziców również proponujemy dekoracje kwiatowe, dla dziadków, dla bliższej, dalszej rodziny, dla dzieci, które uczestniczą w orszaku ślubnym również, niosącym obrączki na przykład. Rozumiem, czyli cała rodzina może być ustrojona. A co z dekoracjami do włosów robionymi z żywych kwiatów? Jak najbardziej, są bardzo modne i właśnie ja polecam głównie dekoracje z żywych kwiatów do włosów przy welonie, a nie sztuczne kwiaty. Mogą być zakładane bezpośrednio od razu u fryzjera, tak? Jako taka dekoracja i zwieńczenie welonu. Natomiast może być tak, że są zakładane dopiero w momencie oczepin, gdy welon jest zdjęty i wtedy wpinamy wpinkę taką kwiatową we włosy. A jak wcześniej powinniśmy zacząć myśleć o takich dekoracjach śluby? Kiedy zacząć planowanie tego? Na pewno nie na ostatnią chwilę, gdyż często jest tak, że niektóre kwiaty są po prostu niedostępne w danym terminie i możemy zostać niemile rozczarowani. Natomiast niektóre kwiaty trzeba sprowadzać z bardzo odległych zakątków świata, nawet z Ekwadoru, z innych państw, więc takie zamawianie kwiatów na ostatnią chwilę nie jest fajne. Najlepiej tak miesiąc wcześniej się umówić z florystą, to będzie wtedy taki termin fajny. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie trendy w dekoracjach ślubnych będą modne w tym roku? Jakie są nowości? Coś, na co młodzi zwracają uwagę? Ten sezon będzie zdominowany przez kolory takie, jak prezentujemy na naszym stoisku, czyli brzosy, fiolety, lawendowe odcienie. No i co? Odchodzą do lamusa balony. Stawiamy przede wszystkim na szkło, świece, dużo żywych kwiatów. Myślę, że to będzie obowiązywało w tym sezonie. Tak, my dostarczamy, ubieramy, potem to wszystko sprzątamy, także to jest kompleksowa usługa, zarówno dekoracje sal, jak i dekoracje samochodów, dekoracje kościołów, no i wszystkie elementy florystyczne na stoły i nie tylko. A jak Pani ocenia zainteresowanie na tegorocznych targach? Przyznam, że my wystawiamy się w Łodzi na targach po raz pierwszy i ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo młodych par i targi zorganizowane na najwyższym poziomie, także ja jestem zadowolona. Chcieliśmy się zapytać, co jest najważniejsze dla młodych, na co powinni zwracać uwagę przy wyborze kamerzysty? Myślę, że najważniejsze jest, żeby kamerzysta może był z polecenia. Jakość usług, nie cena przede wszystkim, bo chociaż cena też nie zawsze idzie w parze z jakością. Najlepiej jak widzą film u znajomych, wiedzą co chcą i wtedy po prostu jeszcze kamerzysta doradzi. Czyli rozumiesz, że poczta pantoflowa jest najbezpieczniejsza, także z Państwa ocenia. Po pierwsze poczta pantoflowa, po drugie mamy internet, można poczytać forum, są strony, znajomi jak polecą strony, można sobie obejrzeć, część artykułów i materiałów jest dostępne do obejrzenia, wtedy wiadomo już jak to wygląda, czy nam się podoba, jeżeli jesteśmy zdecydowani na tego danego wykonawcę. Rozumiem. A jak Pan ocenia zainteresowanie na tegorocznych targach? Zainteresowanie, no... Myślę, że zainteresowanie było średnie. No. Poprzednie lata były chyba lepsze. Byliśmy też na targach Expo, ustawiliśmy się. Tam było myślę podobnie. Nie ma tragedii, no zobaczymy za jakieś tydzień, dwa tygodnie, czy telefony będą dzwoniły, czy maile zaczną przychodzić i jaki efekt to przyniesie. Chcieliśmy się zapytać, co nowego w trendach tańca ślubnego? Jeżeli chodzi o jakieś nowe tańce, to przyznam szczerze, że nie ma ich za dużo. Pierwszy taniec ogranicza się w jakimś stopniu do tak zwanych klasyków. Wiadomo, że walc angielski, walc wiedeński są takie najbardziej podstawowe tańce i one się po prostu najbardziej sprawdzają, są według mnie nieśmiertelne, dlatego że para w nich wygląda tak jak powinna, jest kobieta, jest mężczyzna, okazują podczas tańca miłość i teksty i cały ruch, wszystko o tym świadczy. Więc uważam, że te dwa tańce są nieśmiertelne. Oczywiście dodatkowo jakieś szybkie tańce, czyli zmiana szybkiego tempa, tango,
każdy inny taniec teoretycznie para może zatańczyć, ale są pewne ograniczenia związane z suknią, z salą i z podobnymi rzeczami. Rozumiem. No ale żeby tak pięknie wyglądać jak Państwo na pokazie, to trzeba na pewno dużo ćwiczyć. Jak dużo wcześniej para musi przemyśleć, zapisać się na kurs i trenować? Dziękuję ślicznie za to, że tak ślicznie wyglądaliśmy. Szczerze, czym wcześniej para się zapisze, tym lepiej, ponieważ para ma wtedy możliwość wytańczyć sobie to, czego się nauczyli. Same kroki, przy takich jakichś układach, nawet jak mieliśmy dzisiaj okazję oglądać nasz pokaz, nie są naprawdę trudne. Są to proste kroki, tylko no, wymaga to wszystko wytańczenia, żeby para się czuła przede wszystkim w tym swobodnie. To ma być dla niej miłe, to ma być uśmiech na twarzy, a nie stres, co było po tym, jak żeśmy weszli do obrotu. Ale jak wcześniej muszą zacząć uczyć się tańczyć, trenować Państwo młodzi, aby dobrze wypaść w tym dniu, żeby czuć się pewnie? Według mnie powinny przychodzić jak najwcześniej, ponieważ kroki na, nie wiem, walca nie są wcale trudne, ale wytańczenie tego wymaga jednak troszkę czasu, żeby para czuła się w tym tańcu swobodnie. Czyli najlepiej przyjść jakieś te półtora, dwa miesiące wcześniej, zobaczyć jak to wygląda, a potem zastanawiać się, czy potrzeba nam więcej, czy możemy sobie odsapnąć i zrobić sobie jakąś lekcję przed samym już ślubem. Rozumiem. A czy organizują Państwo jakieś kursy dla opornych? Bez wyczucia, gumowe ucho? Po dzisiejszych targach stwierdzam, że 95 osób ma samoocenę, jesteśmy oporni i drewniani. Okazuje się potem, że nie ma naprawdę aż tak strasznych par, jakby się wydawać mogło. Czasami ktoś ma może mniejsze poczucie rytmu, czasami komuś się wydaje, że jest kompletnym beztalenciem, a okazuje się, że te są podstawy. Przy dobrej metodyce nauczania nie zdarzyło mi się, może jakiś mały odsetek, żeby kogoś nie nauczyć tańczyć. Naprawdę taniec jest dla każdego, jak to się brzydko mówi, każdego można nauczyć tańczyć. Młodzi chcą mieć wpływ na wszystko. Chcą, aby ich ślub był oryginalny, zapamiętany jako ten wspaniały, cudowny. Wyszli Państwo naprzeciw z nim, ich potrzebą, z produktem, którym mają wpływ na wszystko, w kwestii zaproszeń. Tak, dokładnie. Stworzyliśmy nowy program, kreator zaproszeń ślubnych, w którym młodzi będą mogli od podstaw, wybierając format, kolorystykę, nakładkę oraz różne dodatki, stworzyć zaproszenie indywidualne. Tutaj w dniu dzisiejszym mogliśmy pokazać nasze wybrane prezentacje, co może stworzyć program, a także zaprosiliśmy do wspólnej zabawy w kreowaniu zaproszeń na stoisku, czyli dzisiaj młodzi się po prostu bawili, kleili, dokładali kamyczki, zmieniali wstążki i każdy z nich wychodził do domu z takim własnym indywidualnym zaproszeniem, z którym może do nas wrócić i go odwzorować u nas w firmie. A już niedługo, już na początku lutego, ponieważ teraz jest program w fazie testów, rusza właśnie internetowy taki program, w którym oni będą mogli wszystko zmieniać sami, nie wychodząc z domu. Czyli prosimy ich do projektowania swoich własnych, wymarzonych zaproszeń, siedząc przed własnym komputerem. Kiedy muszą zająć się takimi zaproszeniami? Na ile wcześniej przed ślubem Państwo młodzi powinni o tym pomyśleć? Wydaje mi się, że najmniej czasu to 3 miesiące przed ślubem. Jeśli to są oczywiście terminy wakacyjne, gdyż no, goście mogą wyjechać, trzeba ich uprzedzić o tej dacie. Natomiast no, jeśli to są inne terminy, no to może to być oczywiście pół roku przed ślubem. W jakim czasie mogą być wykonane zaproszenia przez Państwa? Staramy się działać jak najszybciej, natomiast terminy wykonywania są od 7 do 10 dni, gdyż są to produkty ręcznie klejone, dlatego nie są po prostu takie fabryczne, tylko po prostu ręcznie wykonywane, dlatego po prostu ich termin jest lekko wydłużony. Rozumiem. A jak Państwo oceniają zainteresowanie na dzisiejszych targach? Jest duże zainteresowanie, przyszło dużo ludzi, poskładali sobie zaproszenia. No i ogólnie mam wrażenie, że targi się udały. Kolejną nowością, która będzie pomocna młodym, jest tablica inspiracji. Tablica inspiracji jest to nowy nasz pomysł, żeby pokazać młodym, jak można rozszerzyć graficzną oprawę ślubu, wykorzystując dane elementy z zaproszenia, przenosząc je na przykład karty menu, podziękowania dla gości, winietki, tak żeby wszystko stanowiło jednolitą stylistykę. Przedstawiliśmy dzisiaj na targach 4 nasze wzory, 2 z ubiegłego roku, 2 są z nowej kolekcji. Cieszyły się one uznaniem, gdyż dzięki tym tablicom każdy mógł wiedzieć po prostu, jak może wyglądać jego kontynuacja na weselu w tych wszystkich dodatkach ślubnych. To wszystko tworzy tak no, spójną kolorystykę, że każdy gość będzie widział, że młodzi wiele serca włożyli po prostu komponując ładnie dodatki.